Dobry. Nowy tydzień, nowa trasa. Ja już się rozładowałem w tym, w Pruszkowie. Przyjechałem tu na nockę. Zrobiłem pauzę i wyjeżdżam właśnie dopiero. Jest godzina 13:47. Pod 9 mnie zdejmowali. No i jadę do Lublina. Pierwszy raz jadę do Lublina. Ogólnie na Lublin. Tak, żeby ładować, to tak. Pierwszy raz w Lublinie będę ładować. Nie wiem co. Będę ładować. Wiem, że jadę. Jeszcze zlecenia nie mam, ale ogólnie już mam adres. Więc jadę pod zyskany adres. Kurczę, ładna pogoda, a samochód brudny. Strasznie brudny. Gdzieś muszę, gdzieś jakoś muszę myjkę wyhaczyć taką bezdotykową, żeby na razie umyć. Też nie wiadomo co będzie przez cały tydzień, jaka będzie pogoda. Chyba że będą mrozy, no to wtedy można by umyć. Weekend zleciał, kurczę, no szybko. Jak się wraca z soboty do domu, to szybciutko. Tylko sobota i niedziela. Praktycznie tylko jedna noc. Ale tak miałem za czasów Hamburga, że wracało się w sobotę rano i w niedzielę po południu się wyjeżdżało. Znam ten temat, trochę słaby temat, ale tak się jeździło niestety. Uła, ktoś ładnie zahaczył przy wyjeździe albo coś. Praktycznie chyba przy wyjeździe. Dobra, tutaj patrzę na mapę. Tak myślałem, żeby przez Piaseczną pojechać. Krócej tylko 2 km, ale dłużej, o sporo dłużej. Więc jadę przez Warszawę. Jeszcze zakazu nie ma, więc tak się zrobi. No. Póki co. Dobra, to jedziemy. Ja już właśnie załadowany jestem, na szczęście. Tylko teraz czekam za odprawą. Tutaj jest miejsce uznania na firmie. O. Miejsce uznania. I nawet popielniczka jest, proszę, proszę. I kamera na tym, na słupie. No dobra. Jeszcze nie wiem co to jest dokładnie za ładunek, ale nie wydaje się za ciężki z punktu widzenia odjazdu od rampy, więc nie wiem, dopiero po tych papierach się dowiem. Ech, kurde, no trzeba byłoby jakoś przepłukać. Mam nadzieję, że za Warszawą w Kałęczyn? Nie. Nie Kałęczyn. Kałęczyn to jest na jedynce. Co tam to jest? Dobra, mniejsze z tym. Nie mam pamięci do miejscowości. Niestety. Ale wiem, gdzie to jest. O. A tutaj mają naprawdę wielki burdel. Jeżeli chodzi o ochroniarzy. Oczywiście ochroniarze swoje, a magazyn swoje.
magazyn już od 7 niby czeka. Znaczy tam jeszcze jest jeden. Się ładuje pod rampą. Aczkolwiek nie wiem, dlaczego ja pierwszy wyjechałem niż on. Skoro on był pierwszy. Może zamówienie kontenera. Inne było. No a tutaj to powiem wam, że no tu się naczeka. Bo ja już czekałem w sumie. Najpierw się poszedłem zapytać, bo niby mówili, że od 7.15 można przyjść się zapytać. No ale oczywiście powiedzieli mi tam, że proszę najpierw podjechać pod miejsce, no nie? Pod szlaban. I dopiero będziemy awizować pana. A mówię, nie można się zapytać? Nie. I ogólnie, tak jak powiedzieli, najpierw obsługujemy pracowników, którzy tutaj pracują na robotach, w sensie jakieś pewnie modernizacje albo coś, no zewnętrzne firmy jakieś, tak? No i w międzyczasie nas. No, ten przede mną to czekał i czekał i czekał. Ja tutaj wjechałem o 8 coś. No to magazyn potem mnie zadzwonił tam do ochroniarzy. Co wy ku myślicie? Wpuszczajcie mi go, no nie? Bo czeka. My na niego. Ale to widzicie. Czasami są ważniejsi ludzie. Co? My tylko kierowca, nic więcej. My możemy czekać. Ech. No, no mam nadzieję, że to szybko pójdzie ta odprawa. Będę jechać. Bo załadunek? Szybko. W pół godziny? W pół godziny? 40 minut? No. No, czekać za telefonem. Jedziemy. Póki co jest zimno, kurde. Jak wyszedłem, to było tak zimno. Znaczy, no minus 2. Ale odczuwalne o wiele większe. Czuć, jakby byłoby około 10. Taki siarczysty, powiedzmy, mrozek, powiedzmy. Duża wilgoć pewnie. No. A jak tutaj jechałem, to gdzieś za Garwolinem? Chyba tak, Garwolinem. To ten biało. W sensie północne, nie za północne strony jakichś tych wałów, nie wałów, tych wórowów. No, już się zima zaczyna. No, bardzo się cieszę. Lubię zimę. Nie wiem czemu, ale lubię. No dobra, poczekamy. 11:10. Już odprawiony. Teraz tylko wyjechać. Zimno, kurde. 0 stopnie naprawdę jest. Czuję, odczuwa się naprawdę, że jest zimno. Co patrzyłem, mam 550 km przez Warszawę. Nie no, jeszcze zdążę przed tym zakazem. Jakby mnie już puścili. Ach, kurde. Naprawdę. Czekajcie, teraz jak tutaj mam jechać? Tutaj się... Nie, chcę tutaj dojechać. Chcę tutaj... Aha. O! Chcę jechać dalej poprzednio. Człowieku, kurde! Czy ty jeszcze kogoś tam patrzysz? No tak. Dzwoniłem i pytałem się. Kurde, wydawało się, że jest lekko. Kurde, jest 16, prawie 17 ton ładunku, 20 palet. 600 tysięcy sztuk. Jakichś tam aluminiowych, czegoś. Masakra. Kurde, wydawało się, że tak kurde leciutko się wyjeżdża. Ale nic na to nie poradzę.
pozory. Pogoda jaka jest. Dobra, włączymy światło. Jedziemy. Trochę się zajedzie do Gdyni. Oj, kurde. Nie jest to szczyt moich marzeń w momencie tego samochodu. Tu już nie miałem sił. Się zmachałem. No, ale chociaż już widzi swój kolor ten samochód. Felgi, no. Bez szału. I tak już widzę, że już jest, kurde, sporo do malowania. Felgi, kabina. Tu naczepa. Tutaj o, tutaj wyglądałem tragicznie, jakby piegi mały, miały piegi. No i to mi się wydaje, że wcześniej jakoś lepiej mył ten karczer. No to jest tylko takie opłukanie, trochę szczotą szedłem, ale dobrze robi, paruje. No dobrze, dokończysz pauzę. 30. Można jechać. To jest dobry ten kaczor na takie przepłukanie w ciągu tygodnia, ale nie na mycie takie, że jest cały brudny. Ale mówię, tutaj to tak obsrany był, tutaj że tak tu, te kurde stopnie to też są niedomyte. W ogóle niedomyte. Ale mówię, już to jakoś wygląda. Jakoś musi. Niestety, jakoś musi. Musi przeżyć, bo nie wiem, gdzie będę jechać później. A tutaj taka myjka. Kiedyś tutaj myłem, to polecałem, tak? Ale mówię, to taki na taki letni prud, a nie na taki głęboki, że aż szczota ma trudność. No, omachałem się. Dobra, idę patrzeć, jak tam z pauzą. I lecimy dalej. Dzień dobry. No już prawie południe. Czy no, która? 10 coś? Ten stoję tutaj przy PCLT. Od wydukta. To ostatnie możliwe miejsce, które było. O kurde. Też tak się wpakowałem, jak nie wiem. Co najlepsze, zablokowałem kogoś, ale na szczęście nikt się nie odzywał. Myślałem, że będę musiał jakoś przejeżdżać. Szkoda, że ten tutaj tak stanął. No i znowu jakoś się cofnie. Póki co jadę na Chińczyka załadować 40 do Gliwic. A dalej nie wiem, zaczął. Kurde. No, jakieś tam przeboje ta naczepa miała. Ale mniejsza o większość. Kurde, ładna pogoda się robi. Ale też już było minus 2, minus 3 w nocy. No. Dobrze, że się umyło. To chociaż jakoś wygląda ten samochód. Na szczęście. Nikt się nie włamał? Chyba nikt. No. Ale będzie trzeba wyjechać. Jechać. Już pauza się zrobiła ładna. No. Spalę i jadę.
ahoj przygodo, tak? Zacząć jutro, jest czwartek. Może jeszcze coś na jutro będę miał do pobrania, znaczy do załadunku. To się okaże. Wszystko się okaże. Na razie mam co robić. Jakby nie patrzeć. Do Gliwic trochę kilometrów jest. Zobaczmy. Minus pół. Ciśnienie oczywiście. Trzeba było z rana przepalić chyba. Dobra. Wpisz kierowca. Rozpocznij.pl. Lub jakąś pracę. Teraz nie zobaczę ile pauzy, ale wczoraj wstałem, o której stanąłem. Kurde, która to już była? 20? Chyba tak. Koło 20. Ale ogólnie rzecz biorąc, ja jestem bardzo mile zaskoczony Lublinem. Nie mówiłem. Przecież tam obwodnice mają dookoła. Ładną drogę mają do Warszawy, no to przed Warszawą jeszcze ile tam? Z 5-10 km? Jeszcze jest takie roboty? Roboty są? No ale kurde, tam to można zrobić drogę, tak? I obwodnica raz na 3 pasy, raz na 2 pasy i dookoła, no nie? Jak to Berlin ma. Tam to potrafią zrobić, no nie? A Warszawa do tej pory jeszcze nie ma swojej obwodnicy dookoła. Ale cóż, przyjdzie na to czas. Na to czas. Dobra. Nie jest ciężki. 10 ładunków chyba co widziałem. No. Spróbujmy stąd wyjechać. Wyjechałem, to i tak wyjadę, no nie? Spokojnie. Jest miejsce. Jest dużo miejsca. Stój, chłopie, stój. Gdzie ty chcesz jechać? Już ci się śpiesz. Dobra. Jechać, pobierać. Trochę poczekałem za swoją kolejką. Ale nie aż tak dużo. Udało się zjeść jeszcze obiad, a kolejka jest kozacka. A tutaj to wszyscy na tego, na ważenie. Dobra, mniejsza to większość. Sobie założymy. Kurde, znowu dwie plomby. Radiant. 2,7,10. Jedzie w wielkiku czasu, kurde. Tak patrząc na nich. Naprawdę mają tutaj takie straszawe te suwnice. Jejku, jejku. Co tu zrobić, co tu zrobić? Wyprzedzić? Chyba wyprzedzić. Tutaj chyba wszyscy na ważeniu. Na pewno. Na ważenie.
Tak. Dobra. Tutaj ładują. Dobra, wydostać się z tego i jechać. No, dzień dobry. W sumie mamy już czwartek. Już pod rampą stoję. Już w sumie, kurde, od 8. Kurde, fałka podjechała, ja bym posłuchał, gdzie oni są. Ale tak z uderzeń palet wynika, że gdzieś tutaj. O. Chyba gdzieś tutaj. O, no. To jeszcze troszeczkę jest. A herbatka. Kurde, cały kontener herbatki jest. A teraz powiedzcie mi, kto życzył mi źle? Że tak się zapytam. Bo wczoraj jak jechałem, w sumie wyjechałem z tego Chińczyka GCT i na przed Rusocinem, czyli koło Pruszcza Gdańskiego, usłyszałem jeden gwizd. Myślałem, że ten któraś może rolka od napinaczy, bo to jest teraz to ostatnio wymieniałem, bo wiecie, zdarza się tak, że kupuje się jakiś felerną rolkę, no nie? Albo że to łożysko od podstawy wiskozy, no nie? Ale i piszczy tak, jakby było piszczało. No ale zjechałem sobie, popatrzyłem. No niestety, tu już było pusto. No, tu już było pusto. Czyli kapcia złapałem przysłowiowego. No ale na szczęście, nieszczęście było to przy Pruszczu Gdańskim i ten. I akurat poczekałem sobie, aż mi się ostygną opony. No jak byłaby tam ta nagrzana strasznie, ta druga wewnętrzna, to mogłaby się też wybuchnąć w sumie, bo kurczę, takie ciśnienie. Tutaj było naprawdę pusto, a tamta już, no, klęczała, że tak powiedzmy. Ciężko nie jest, no nie, ale było, widać. No, i co? Akurat też miałem właśnie wtedy telefon, no to dobrze się stało. O, wreszcie cisza. Fałka się wyłączyła, pincyta. Ryczy to jak szalono. I ten, co chciałem powiedzieć, no i zadzwoniłem do Michała z tej kolorowej Scanii, fajnej Scanii. Z koniu najlepsza, Michał, no. No i ten, pytam się, czy masz, bo on tam z okolice Pruszcza Gdańskiego, Pruszcz Gdański Tczew. Pytam się go, czy ty jakiegoś oponiarza znasz? Nie. Ale podpowiedział jeździć do Opoltransu. No to pojechałem do Opoltransu, ile miałem? 4 km? No to akurat jak się ostudziły, kurde, te opony, no to powolutku. Oczywiście nie mam zapasu, no nie? Powolutku. 60, 70, max 70 to było, ale zatrzymałem się 60 na A6 na obwodnicy do A1. O. I podjeżdżam do Poltransu. Jakiś tam kierowca był, no, trochę niemiły. Właściwie pytałem jego: panie, jest tutaj wulkanizacja? No jest, oczywiście, że jest. No to ja mówię, gdzie mam się zgłosić? On mówi: a to co, jesteś umówiony? A ja mówię: nie, nagły przypadek. Jezu, jak ja to uwielbiam. Mówi, że tak, że jeszcze ma jakąś osobówkę do zrobienia, jeszcze jakąś ciężarówkę i potem mnie. A do 14 pracuję.
A było za 10. Do 14 ja było. Do, nie, za 10. Tak, 14. Za 10 druga. Stwierdziłem. Zawinąłem się napięcie i wróciłem do samochodu. No ale jeszcze był kulczyk. Z drogi widać, że tam ma tą halę serwisową. Ogólnie też ma tam Forda, więc też jest autoryzowanym dealerem i serwisantem Forda, więc stwierdziłem, że zajadę. No, jak mają taką flotę dużą samochodów, czy na kontenerach, czy na Blandece, tak, ale czy na chłodniach, nie wiem. No, spedycja, to wszystko mają swoich przewoźników. Więc no na pewno coś tam mają, tak. Zajechałem akurat z prezesem, rozmawiałem, czy z dyrektorem działu serwisowego. Ja mówię, że mam taką mały problem. Tak kurde patrzę na zegarek, tak patrzę, czy jest ten wulkanizator. I akurat chyba o 14 powiedział, że chyba pracuje u nich wulkanizator. I ten zrobimy? No zrobimy, nic nie mam do roboty. No to kurczę, no to się ucieszyłem. Podjechałem. Wjechałem do serwisu na halę. No i ten. No i zaczęli robić. No, dzięki uprzejmości kulczyk. Udało mi się właśnie zrobić koło. Naprawić koło. Więc dziękuję. Dziękuję. I zrobiłem jakieś tam kurcze ujęcia, bo zapytałem się, czy mogę. Dyrektor mówi, że no, co tu nagrywać? Ja mówię, kurde, dla siebie na kanał wrzucę. Czemu nie, no nie? Więc jak coś, to posiedz właśnie. Zaraz będzie. Albo będzie, albo nie będzie, ale no będę chciał właśnie stworzyć składankę z tych wszystkich właśnie odcinków, raczej tych ujęć. Więc zobaczmy, czy coś wyjdzie z tego. Proszę Państwa, jedziemy do Oświęcimia, bo już mam załadunek, ale na jutro dopiero niestety. Dzisiaj to i tak już jest za późno, żeby coś tam ogarnąć. No, a z tego miejsca też bym chciał się już z Wami pożegnać, bo już widzę, że już materiału się nagrało, szczególnie dzisiaj. A dzisiaj sobie pojedziemy do... raczej w następnym odcinku pojedziemy sobie do Oświęcimia, w Oświęcimiu sobie coś jeszcze się powie. No a póki co to na razie próbuję się tutaj wydostać z nagla. Mówię mu nagla. Ale mówię, no kurde. Jak się otworzyło kontener, to taki piękny herbatkowy zapach wyszedł. A ogólnie w tej oponie to ja nie wiem, co tam kurde wpadło. Czy to był jakaś śruba czy coś. Albo też mi się wydaje, że kurde, no nie ma. Pokazał, co mi chodzi. O. Że resztka uciętej, kurde, pewnie się już rozzawaliłem, plomby. Resztka plomby. Dobra, jedź. Jedź, jedź. Że po prostu ucięta plomba i to wpadło, nie? Bo akurat taki znak, kurde. Akurat mówię, że taka plomba, no, a
albo ta grubsza. No teraz to się zarypaliśmy, kurde, widzicie? Nagadałem, stanąłem, żeby znaleźć. Teraz tu się zarypaliśmy. No. I tak prawdopodobnie podejrzewam. Kurde, tak mi się nie ustawiłem. Podejrzewam właśnie, że to jest, było to bądź śruba. Wpadła, no niestety. Dwa czy trzy druty poszły. Nie, dwa. Dwa druty poszły. Jest zakołkowana i jest załatana. Więc no podejrzewam, że ta opona pewnie długo nie wytrzyma. Ale na szczęście jeszcze mam dwie zapasowe i będę musiał pomyśleć, żeby może jednak zmienić na pełną oponę. No. Bo okazja mi się trafiła, no to kupiłem na za bezcen jeszcze tej samej firmy. Całkiem dobrym bieżnikiem. Więc prawdopodobnie w którymś tam momencie, jak będę miał więcej czasu, wymienię. Dobra, to kończę na ten odcinek. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Trzymajcie się. Cześć.